Cześć wszystkim na kanale Ogród Agnes. Jakiś czas temu pojawił się filmik, że uprawiam stoczki w Karamzycie i które uratowało mi się w ten sposób uratować. I dzisiaj postanowiłam, że pochwalę się Wam takim filmem. Tutaj mam stoczka. Jak dobrze pamiętacie, we wcześniejszych filmach pojawił się ten sam stoczek. I zobaczcie tutaj, ile już wypuścił młodych korzeni. Karamzyt oczywiście pobiera sobie wodę z podstawki. Zobaczcie, jaki jest piękny. Bardzo fajne, zdrowe liście. Jeszcze go nie przesadzam w żaden sposób do innej doniczki. Na razie rośnie sobie tutaj. Zobaczymy, co będzie dalej. Może wypuści tutaj nowego stoczka. Zobaczymy. Teraz pokażę Wam następnego stoczka. Zobaczcie, ten bidulek był taki. I tutaj już wypuścił nowego stoczka. I tutaj jeszcze pokażę Wam z drugiej strony. O, i tutaj też. Także mam dwa takie malutkie stoczki. Nie wiem, jak będzie w późniejszym czasie, czy da się je w jakiś sposób oddzielić. Czy będą też rosły sobie dwa w takiej doniczce. I trzeci stoczek. Już Wam pokażę. Tylko tego odłożę na bok. I ten wygląda tak. On też był w bardzo złej kondycji. A teraz już wypuszcza sobie młode, zdrowe korzenie. Także tak się pięknie prezentuję, także zachęcam Was do uprawy takich stoczków w karamzycie. Oczywiście dla tych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze stoczkami, możecie uniknąć takiego przelania tych stoczków, że te korzenie będą Wam gniły. A tutaj wystarczy, że wodę dajecie sobie do podstawki. Karamzyt pobiera tą wodę i dostarcza wodę do korzeni stoczkowi. Także tak się prezentują moje stoczki. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam Was do obejrzenia moich innych filmów na kanale i do usłyszenia wkrótce.